Czego uczy mnie Biblia w drugiej księdze Samuela, 7 rozdział, 18 werset? Wtedy król Dawid usiadł przed Panem i przemówił: Kimże ja jestem, Panie Boże, i czymże jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Druga księga Samuela, 7 rozdział, 18 werset, według UBG. Jaki wpływ miały obietnice pańskie na serce Dawida? Odpowiedź mamy w tym jednym stwierdzeniu. Dawid usiadł przed Panem i przemówił, kimże ja jestem. Uniżona postawa i warte rozważenia pytanie. Są one pełne głębokiego znaczenia. Usiadł. To jest odpoczynek i słodki relaks. Następnie pytanie. Kim jestem? W tym widzimy błogosławiony fakt, że ludzka chwała została na chwilę stracona z oczu. Została ona usunięta w cień przez blask boskiego objawienia. Ludzka chwała króla i jej biedne, małe działania zostały odsunięte na bok przez chwałę Boga i bogatą wspaniałość jego działań na rzecz jego sługi. Niektórzy mogliby pomyśleć, że Dawid był aktywnym, pożytecznym człowiekiem, kiedy podejmował działanie, aby wziąć się do budowy domu, a inni mogliby pomyśleć, że był człowiekiem niesposobnym do niczego, kiedy siedział bezczynnie, choć była konieczność wykonania prac. Pamiętajmy jednak, że myśli Boże nie są takie jak nasze myśli. On ceni naszą cześć dla Niego o wiele wyżej niż naszą pracę. Rzeczywiście tylko prawdziwy i inteligentny czciciel może być prawdziwym i inteligentnym robotnikiem. Bez wątpienia Bóg najłaskawiej przyjmuje nasze marne usługi, nawet naznaczone, jak to często bywa, różnego rodzaju błędami. Gdy jednak chodzi o porównawczą wartość służby dla Boga i czci dla Niego, to ta pierwsza musi ustąpić miejsca tej drugiej. Wiemy, że gdy nasz krótki czas pracy przeminie, rozpocznie się przynoszenie naszemu Bogu naszej wiecznej czci. Słodka i błogosławiona myśl. Charles Henry McIntosh.